Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj myślę, że dosyć interesująca kwestia dla wszystkich użytkowników komputerów czy osobistych, czy laptopów. Mianowicie kwestia SSD i zmiany pamięci kontrolerów. Dzisiaj jeden z najpopularniejszych modeli, bo Crucial MX500 to na pewno jeden z najbardziej polecanych napędów SSD z kategorii SATA, od wielu lat dostępny na rynku, ciągle nie ma następcy, przez wielu polecany, bo jest to naprawdę solidne SSD za relatywnie duże pieniądze, oferuje 5-letnią gwarancję, dobre kości pamięci, dobry kontroler, niezłe osiągi. W zasadzie jedynym jego rywalem, jeżeli chodzi o osiągi, to jest Samsung ze swoimi modelami, na przykład Evo 870 aktualnie. I tak naprawdę jest to dysk godny polecenia. Co się jednak wydarzyło w ostatnim czasie, w 2021 roku, nawet pod koniec 2020, już się zaczęły pojawiać nowe modele i tutaj doszło do zmiany, słuchajcie, i kontrolera, i pamięci. Natomiast o tych zmianach powiem za chwilę i o tym, jak rozpoznać, który model macie, czy starszy, czy nowszy. Również postaram się Wam podać informacje, które nawet bez wyciągania SSD z laptopa pozwolą Wam na to, żeby ocenić, jaki model posiadacie. Jeżeli chodzi o dyski czy napędy SSD, to opakowanie się już dawno zmieniło. Ja mam model 1 TB jeszcze w kartoniku, takim konkretnym, twardym, a w miękkim już dostałem wersję 2 TB, więc różnica jest w opakowaniach, już na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy jeszcze takie opakowania jesteście w stanie gdzieś dostać. Natomiast na pewno nowe modele najczęściej przychodzą w takim kartoniku już. Po czym możecie je jeszcze poznać, słuchajcie. A mianowicie po tym, że mają inny serial number. Tutaj macie serial number zaczynający się od 19. Te nowe modele mają serial zaczynający się od 20. Czyli jeżeli tutaj macie 19, to znaczy, że to jest jeszcze starsza rewizja, 20 rewizja nowsza. Natomiast no, to można sprawdzić, jeżeli dysk macie jeszcze nie zainstalowany. Jak już go zainstalujecie, na przykład w laptopie i nie chcecie rozkręcać, też jest możliwość sprawdzenia. Można to sprawdzić poprzez aplikację Cruciala oczywiście. Jeżeli chodzi o same zmiany, to tutaj one są dosyć ciekawe, bo w starszych modelach oznaczonych serii 19X, tutaj jeżeli chodzi o firmware'ach od końcówka 10 do 23, były to najczęściej kostki większej ilości. I kontroler, w który był wyposażony ten SSD, to Silicon Motion o oznaczeniu SM2258. Pamięci były 64-warstwowe, 3D TLC oczywiście, 256-gigabitowe. Po zmianie, słuchajcie, oczywiście serial number podskoczył do 20, firmware to jest 32 lub wyżej i kontroler został wymieniony na Silicon Motion SM2259. Tutaj ta zmiana wcale nie jest gorsza, bo w obu tych modelach mamy wersje pełne, a nie te okrojone bodajże XT, czyli to są wersje z pamięciami podręcznymi i ona się w ogóle nie zmieniła. Natomiast kości pamięci zostały zmienione również na mikrona, ale już 96-warstwowe. I są to pamięci 3D TLC oczywiście, ale 512-gigabitowe, co pozwoliło na oczywiście zmniejszenie liczby, słuchajcie, na liczby kostek pamięci. I tak naprawdę te PCB w tej chwili jest takie malutkie, szczególnie w większych modelach. Czy jest to zmiana na gorsze? Niekoniecznie. Oczywiście te kości pamięci mogą być mniej trwałe, bo są gęściej upakowane, więcej warstw mają. Natomiast one przede wszystkim pobierają mniej prądu, co jest na plus, oraz sam kontroler Silicon Motion 2259 jest nieco poprawioną wersją 2258,
czyli w praktyce może nawet oferować minimalnie lepsze osiągi. One będą pomijalne tak naprawdę, aczkolwiek na papierze są, mogą być nieco lepsze. Jeżeli chodzi o tą zmianę kontrolera, tak jak powiedziałem, tutaj mamy więcej operacji możliwych zapisu odczytu i różnica jest taka, że ten nowy kontroler wspiera już pamięci QLC. Na szczęście samej zmiany typu pamięci nie było, jeżeli chodzi o te modele. Na plus to, że pracuje z pamięciami 1,8 i 1,2 V. W starym modelu było to 1,8 minimum, a nawet 3,3 V. I były to również pamięci asynchroniczne. Tutaj mamy tylko pamięci synchroniczne i nieco więcej tych operacji zapisu, odczytu, jeżeli chodzi o same kości pamięci. Nadal jest to czterokanałowy kontroler, nawet prędkości są deklarowane takie same. No dobrze, słuchajcie, to zamontujemy SSD w kieszeni i pokażę Wam, jak nawet w kieszeni zewnętrznej można sprawdzić za pomocą oprogramowania Crucial, którą wersję pamięci posiadacie. Jak możemy sprawdzić, jakie mamy napędy, kiedy już mamy zainstalowane je wewnątrz w komputerze i nie chcemy bawić się w ich wyjmowanie, demontaż. Można to zrobić dowolnym programem diagnostycznym. Ja używam oczywiście oryginalnego Crucial by Micron, czyli Crucial Executive Storage. I jest to program, który umożliwia pełną diagnostykę tego dysku, czy tych dysków SSD. Jak widać, mamy dwa napędy, słuchajcie. Jest to napęd 2-terabajtowy, który mam już z serii 21, czyli oznacza to, że jeżeli macie dwójkę z przodu, czyli 2021 serial number, to jest to już nowa rewizja. Dodatkowo oświadczy o tym firmware, który ma na końcu 33. Był pewien problem chyba z 32, ona się w ogóle nie chciała update'ować, ale podobno Crucial już to naprawił. Natomiast na dole mam napęd jeszcze ze starej rewizji, 1-terabajtowy. I tutaj mamy serial number od 19 zaczynający się, a także firmware 23. Jeżeli macie serial number i firmware 23, a serial zaczynający się od 19, bo innej kombinacji chyba nie ma, raczej nie jest możliwa, to oznacza, że macie starszą rewizję. Czyli teoretycznie na nieco starszych, być może trwalszych pamięciach, natomiast no, z nieco wolniejszym kontrolerem. Słuchajcie, to co istotne, to to, że na przykład w modelu 2-terabajtowym, który w tej chwili użytkuję jako główny napęd w moim laptopie, zamieniono 16 sztuk kości NAND 128 GB każda. Tutaj były dodatkowo dwie kostki buforu DRAM 2x1 GB i kontroler SM2258H zamieniono na 4 kości, czyli 4 razy mniej kości pamięci. Natomiast sama pamięć RAM pozostała nadal w dwóch kościach po 1 GB bez zmian. Kontroler oczywiście uległ zmianie i jest to SM2259H. Natomiast sama ta zmiana nie spowodowała oczywiście zmiany gwarancji. Nadal jest to 5-letnia gwarancja ograniczona TBW, czyli łączną liczbą zapisów. I jeżeli chodzi o model 2, może 1-terabajtowy, to jest około 200 GB dziennie, gdybyście chcieli zapisywać. Natomiast przy modelu 2-terabajtowym jest to już prawie 400 GB dziennie. No, umówmy się, że są to wartości, które raczej nie powinny, których żaden normalny użytkownik nie powinien przekroczyć, a profesjonaliści tak wybiorą raczej inne modele. Słowem podsumowania, według mnie, mimo tego, że producent powinien poinformować oficjalnie, że takie zmiany nastąpiły i na przykład, nie wiem, zmienić nazwę tego napędu na Crucial MX600, przykładowo, niestety tego nie zrobił, ale mimo wszystko no, te zmiany są na tyle niewielkie i nieszkodliwe dla użytkownika, że no tutaj nie można karcić tego producenta w odróżnieniu od na przykład Western Digital czy Samsunga
te zmiany nie poszły aż tak daleko, jeżeli chodzi o kości pamięci, podobnie jak inni producenci, na przykład PNY czy Kingston, tutaj podmiana pamięci była zdecydowanie mniej korzystna dla użytkowników. Tutaj, jeżeli chodzi o zmiany, one są dosłownie kosmetyczne. Kości pamięci pozostały nadal 3D TLC, więc w miarę najbardziej trwałe w tej chwili z dostępnych na rynku konsumenckim. Kontroler jest nawet nieco lepszy, pamięć podręczna pozostała ta sama. Gwarancja również jest nadal 5-letnia. Nadal mamy te same limity TBW, więc myślę, że nie ma się co obawiać i nadal można Crucjala MX500 swobodnie, spokojnie polecać i nabywać. Jestem ciekawy Waszych opinii na ten temat. Dajcie też znać w komentarzach, którą rewizję Wy posiadacie, czy starszą, czy nowszą MX500 i jakiej pojemności. Na pewno da nam to pewien obraz, czy można jeszcze nabyć starsze rewizje, czy tylko nowe są w tej chwili już dostępne w sprzedaży. Jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Oczywiście łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Udostępniajcie, lajkujcie ten materiał, komentujcie i oglądajcie inne materiały na kanale. Hej, hej!